Jazda rowerem nocą zawsze dostarcza dodatkowych wrażeń, zwłaszcza w obcym, dzikim terenie. Nierzadko jest okazja spotkać żyjące tam zwierzęta, które właśnie nocą wychodzą z ukrycia. Startując w wyścigach długodystansowych, trzeba być gotowym na wszystko. Trzeba być przygotowanym fizycznie, mentalnie, jak i logistycznie. Trzeba wiedzieć, gdzie może być niebezpiecznie, gdzie będzie można uzupełnić zapasy jedzenia i wody, gdzie będzie można kupić części do roweru, gdy będzie taka potrzeba. Do wyścigów ultra ciągnie mnie ciekawość świata. Nie wyobrażam sobie życia bez podróży, bez eksplorowania miejsc, do których jeszcze nie dotarłem. A rower według mnie jest do tego idealnym narzędziem. Każdy wyścig zaczyna się w głowie wiele miesięcy przed startem. Przed każdym startem stawiam sobie konkretne cele. A każdy wykonany krok, przejechany kilometr napędza mnie jeszcze bardziej. Czasem udaje się plan zrealizować w 100%, czasem nie. Ale według mnie zawsze warto próbować i starać się przekraczać granice, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. W tym roku wystartuję w jednym z najtrudniejszych wyścigów kategorii Self-Supported. Silk Road Mountain Race w głównej mierze przebiega przez góry Tienshan w Kirgistanie. Do pokonania jest ponad 1850 km w trudnym górskim terenie. Po drodze znajdą się przełęcze na wysokości bliskiej 4000 m, a na całym dystansie będzie trzeba pokonać ponad 30 000 m przewyższeń. Na starcie pojawi się ponad 200 zawodników z całego świata, w tym dwóch Polaków.